Cześć mali odkrywcy! Dzisiaj zabawimy się w detektywów. Za pomocą tylko narządu słuchu spróbujemy odgadnąć, gdzie znajdują się moi przyjaciele. A zobaczycie, że mieszkają w zupełnie różnych miejscach. Wytężamy słuch i zaczynamy. Proszę Was o dużą uwagę i skupienie. W Waszych klasach powinno być bardzo cicho. Słuchajcie uważnie i odgadujcie, gdzie znajdują się moi przyjaciele. Co to za dźwięk? Tak, bardzo dobrze. To był koń. Mój przyjaciel mieszka na wsi, gdzie jest dużo koni. A teraz, jak myślicie, co to za dźwięki? Tak, bardzo dobrze. Udało Wam się odgadnąć. To szum przejeżdżających samochodów. Mój drugi przyjaciel mieszka blisko miasta, w pobliżu bardzo ruchliwej drogi. A teraz uda Wam się odgadnąć, skąd pochodzi dźwięk? Pociąg średnio ze stacji Krzyż do stacji Szczecin. Przez stację Dolice Stadia Szczeciński. Szczecin ciąg 5 na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Tak, to peron kolejowy. Moja przyjaciółka mieszka w dużym mieście obok stacji kolejowej. A teraz, kochani, co słyszycie? Gdzie może znajdować się mój przyjaciel? Tak, świetnie. To odgłosy traktorów. Ten przyjaciel mieszka na wsi, bowiem jego tata jest rolnikiem i jeździ traktorami. Już wiecie, kochani, gdzie mieszkają moi przyjaciele. Dzięki narządowi słuchu możemy rozpoznać miejsca bez użycia innych narządów zmysłu. Co świetnie Wam się udało! Odgłosy wsi i miasta potrafią się różnić od siebie. Dlatego odgadliście, gdzie mieszkają moi przyjaciele. Spróbujcie z Waszą panią przedyskutować, czym różni się życie na wsi od życia w mieście.